Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny raport ze wschodu. Dziś, szanowni państwo, powracamy do tematu stricte rosyjskiego, powracamy do rosyjskiej narracji, do rosyjskiej propagandy. No i przed nami fragment wywiadu, a w zasadzie cały wywiad, bo krótkiego wywiadu, krótkiej wypowiedzi dla mediów udzielił nowy dowódca sił rosyjskich na Ukrainie, Siergiej Surowikin. Państwo zapewne szczątkowe informacje już na ten temat znają, bo w polskich mediach pojawiło się kilka wzmianek pochodzących z tego wywiadu. My postanowiliśmy jednak przedstawić państwu całość wypowiedzi. Ta wypowiedź nie jest długa. W mediach rosyjskich trwała ona około 7 minut. Za chwilę zobaczą też państwo, jak wyglądała, jak była przygotowana, w jaki sposób generał dowódca sił rosyjskich się wypowiadał, ale na początek kilka myślę faktów wprowadzających co do postaci Siergieja Surowikina. Myślę, że kilka faktów, które powinni państwo znać jeszcze przed tym wywiadem, jeszcze przed tą wypowiedzią dowódcy sił rosyjskich na Ukrainie. No, tak jak wspomniałem, Siergiej Surowikin, rosyjski wojskowy w stopniu generała armii, dowódca sił rosyjskich w Syrii w 2017 roku. No i co wiemy z jego dotychczasowej kariery? Do wojska wstąpił w 1983 roku, ukończył wyższą oficerską szkołę ogólnowojskową w Omsku, został dowódcą plutonu specnazu w Afganistanie, gdzie służył. W sierpniu w 1991 roku został awansowany do stopnia kapitana, obejmując stanowisko dowódcy plutonu. W tym samym roku, bo w 1991 brał udział, aktywny udział w puczu Janajewa. Państwo zapewne znają tą historię, a jeżeli nie, to zachęcam do zapoznania się, czym był pucz Janajewa. I w trakcie tego puczu wydał rozkaz rozpędzenia tłumu, który blokował wjazd do tunelu Czajkowskiego. Jako jeden z nielicznych dowódców zdecydował się na otwarcie ognia wobec manifestantów. Żołnierze zastrzelili dwóch, trzeciego rozjechały gąsienice bojowego wozu piechoty. Kilka osób zostało rannych, to warto podkreślić, że w tych protestach brało udział w całej Rosji tysiące osób, dziesiątki tysięcy osób, no jak słyszymy, zaledwie kilku dowódców zdecydowało się na otwarcie ognia i akurat Surowikin swojemu oddziałowi takie otwarcie ognia do protestujących zlecił, przez co zginęły dwie osoby, trzecia została rozjechana przez gąsienicę pojazdu bojowego wozu piechoty. Posiada tytuł bohatera Federacji Rosyjskiej, otrzymał go za zasługi w misji w Syrii oraz piastuje stanowisko dowódcy sił powietrzno-kosmicznych. I tutaj ciekawostka, mimo że jest dowódcą sił powietrzno-kosmicznych, to nigdy nie służył w lotnictwie. W kwietniu 2022 roku przyjął stanowisko dowódcy południowej grupy wojsk, mowa już o wojnie na Ukrainie, i była to walka w obwodach zaporowskim, chersońskim i mikołajowskim. I uwaga, no, jeżeli chodzi o walkę w tych obwodach, to nie odniósł sukcesów, nie udało mu się zdobyć ani miasta Zaporoże, ani też Mikołajowa, ale co ważne i co warto podkreślić, no jest dowódcą jednej z najważniejszych i najbardziej medialnych akcji tej wojny, absolutnie, no, czyli oblężenia Azowstalu w Mariupolu. To właśnie jego oddziały Mariupol szturmowały i okrążyły zakłady Azowstal w tymże mieście. I ciekawostka, jeszcze na wstępie jeden cytat, a mianowicie na temat Surowikina pojawił się cytat Ramzada Kadyrowa, przepraszam, który to bardzo z dużym zadowoleniem przyjął informacja o tym, że właśnie Siergiej Surowikin będzie dowódcą sił rosyjskich na Ukrainie. Z zadowoleniem przyjmuję wiadomość o tej nominacji. Połączone siły wojskowe znajdują się teraz w dobrych rękach. Jestem pewien, że Siergiej Surowikin poprawi sytuację w strefie operacji specjalnej, a my oczywiście pomożemy mu w realizacji przydzielonych zadań. To powiedział Ramzan Kadyrow, wszystkim chyba dobrze znany Ramzan Kadyrow. A więc, szanowni państwo, takie krótkie informacje dotyczące Siergieja Surowikina. No i teraz ten wspomniany wywiad, który pojawił się absolutnie we wszystkich najważniejszych kanałach rosyjskich, we wszystkich portalach. No i również pojawiły się informacje w mediach m.in. polskich, ale myślę, że cały wywiad będzie ciekawy do obejrzenia. Zachęcam zatem. No i przenosimy się do Moskwy. Generalnie sytuację na obszarze specjalnej operacji wojskowej można określić jako napiętą.
Wróg nie opuszcza prób ataku na pozycje wojsk rosyjskich. Przede wszystkim dotyczy to kierunków Krupiańska, Krasnolimańska i Nikołajewskiego Kryworskiego. Wróg to zbrodniczy reżim, który spycha obywateli Ukrainy na śmierć. Ukraińcy i ja jesteśmy jednym narodem i chcemy jednej rzeczy, aby Ukraina była niezależna od Zachodu i NATO, państwo przyjazne Rosji. Reżim ukraiński stara się przełamać naszą obronę. W tym celu siły zbrojne Ukrainy ściągają na linię frontu wszystkie dostępne rezerwy. W zasadzie są to wojska obrony terytorialnej, które nie przeszły pełnego szkolenia. W rzeczywistości ukraińskie kierownictwo skazuje ich na zagładę. Z reguły takie jednostki mają niskie morale. Aby zapobiec ucieczce z linii frontu, ukraińskie władze wykorzystują oddziały nacjonalistów, które strzelają do każdego, kto próbuje opuścić pole walki. Każdego dnia straty wroga wahają się od 600 do 1000 zabitych i rannych. U nas jest inna strategia. Naczelny wódz już o tym mówił. Nie zabiegamy o wysokie tempo natarcia. Chronimy każdego żołnierza i metodycznie szlifujemy nacierającego wroga. To nie tylko minimalizuje ich straty, ale także znacząco zmniejsza liczbę ofiar wśród ludności cywilnej. Obecnie Zjednoczona Grupa Sił podejmuje działania mające na celu zwiększenie siły bojowej i liczebnej formacji i jednostek wojskowych, stworzenie dodatkowych rezerw oraz wyposażenie linii i pozycji obronnych na całej linii kontaktu. Trwają ataki z użyciem broni precyzyjnej na obiekty wojskowe i obiekty infrastrukturalne, które wpływają na zdolność bojową wojsk ukraińskich. Specjalna operacja wojskowa potwierdziła skuteczność systemów lotniczych i systemów obrony przeciwlotniczej, które mamy na uzbrojeniu. W trakcie operacji załogi lotnictwa operacyjno-taktycznego, wojskowego i dalekiego zasięgu wykonały ponad 34 tysiące lotów bojowych. Użyli ponad 7 tysięcy kierowanej broni lotniczej. Najnowsze naddźwiękowe pociski powietrzne Kinżał sprawdziły się dobrze w uderzeniu na cele. Żaden z wrogich systemów obrony powietrznej nie jest straszny dla takiego pocisku. Wystrzeliwane z powietrza strategiczne pociski manewrujące również wykazały najwyższą celność. Pod względem jakości użytkowania bojowego szczególnie chciałbym wyróżnić samolot wielofunkcyjny 5. generacji Su-57. Dysponując szeroką gamą broni, w każdym wypadzie rozwiązuje wielopłaszczyznowe zadania trafiania w cele powietrzne i naziemne. W tym obszarze rozwinęła się trudna sytuacja. Wróg celowo uderza w obiekty infrastruktury i budynki mieszkalne w Chersoniu. Obiektom socjalnej, ekonomicznej, производственной infrastruktury. Uderzenia rakiet HIMARS uszkodziły most Antonowski i tamę elektrowni wodnej Kachowską, na której zatrzymano ruch. W efekcie dostawy produktów spożywczych w mieście są utrudnione. Występują pewne problemy z zaopatrzeniem w wodę i energię elektryczną. Wszystko to nie tylko znacznie komplikuje życie obywateli, ale także stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ich życia. Kierownictwo Sił Zbrojnych Ukrainy w NATO od dawna domaga się od reżimu kijowskiego operacji ofensywnych w kierunku Chersonia, niezależnie od strat, zarówno w siłach zbrojnych Ukrainy, jak i wśród ludności cywilnej. Mamy informacje o możliwości użycia przez reżim kijowski
zakazanych metod wojny na terenie miasta Cherson. O przygotowaniu przez Kijów zmasowanego ataku rakietowego na tamę elektrowni wodnej Kachowską oraz masowy atak rakietowy i artyleryjski na miasto. Działania te mogą doprowadzić do zniszczenia infrastruktury dużego ośrodka przemysłowego i dużych strat wśród ludności cywilnej. W tych warunkach naszym podstawowym zadaniem jest ochrona życia i zdrowia ludności cywilnej. Dlatego przede wszystkim armia rosyjska zapewni bezpieczny, zapowiadany już wyjazd ludności w ramach przygotowanego przez rząd rosyjski programu przesiedleń. Nasze dalsze plany i działania dotyczące samego miasta Cherson będą zależeć od powstałej sytuacji militarno-taktycznej. Powtarzam, dzisiaj jest już bardzo ciężko. W każdym razie, jak już powiedziałem, wyjdziemy od konieczności maksymalnego ratowania życia ludności cywilnej i naszych żołnierzy. Będziemy działać świadomie, terminowo, nie wykluczając podejmowania trudnych decyzji. No tak jak Państwo słyszeli, kilka absolutnie ciekawych tez. No pytanie, czy wypowiedzianych, czy wygłoszonych, czy w zasadzie przeczytanych z promptera, bo myślę, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że to, co generał Surowikin mówił, no to są to ewidentnie kwestie czytane po prostu z promptera, który się przed nim znajdował i to czytane w sposób no, niepozostawiający złudzeń, tak bym to określił. Oczywiście ktoś może powiedzieć, wojskowi nie są od tego, żeby dobrze wypadać w mediach, no ale ten występ absolutnie do dobrego występu medialnego zaliczyć nie można. No ale jest to ważny głos na pewno w dyskusji, ważny przekaz, szczególnie myślę bardzo ważne słowa dotyczące obwodu chersońskiego, patrząc na to, co się obecnie dzieje, wiedząc o tym i już mając potwierdzenia tego, że trwa ewakuacja mieszkańców i władz, bo już nie tylko są to doniesienia strony ukraińskiej, ale także tamtejsze władze pokazują filmy, pokazują zdjęcia z ewakuacji. Znany wszystkim Kirill Stremusow, czyli zastępca obwodowych władz, między innymi nagrał film na swoim kanale Telegram, na którym przedstawia, jak ewakuacja wygląda. Oczywiście jednocześnie uspokajając, że absolutnie wszystko to jest zaplanowane i jest to związane tylko i wyłącznie z kwestią bezpieczeństwa, że już niedługo ci ludzie tam powrócą. Są też doniesienia o tym, że ewakuowani mieszkańcy otrzymują talony, propozycje talonów na mieszkania, które mogą kupić wewnątrz Rosji, także szczególnie ten wywiad myślę, że też bardzo, na bardzo wiele kwestii rzuca nam nowe światło. Jeżeli oczywiście kolejne wypowiedzi generała Surowikina w mediach się pojawią, to będziemy Państwu je przedstawiać. Jeżeli Państwu taki temat się spodobał, abyśmy właśnie też wyszukiwali dla Państwa takie wypowiedzi, no to oczywiście zachęcamy do tego, żeby pozostawić łapkę w górę, żeby pozostawić komentarz, żeby wyrazić swoje zdanie na temat filmu. Zachęcam również do tego, żeby kliknąć subskrypcję, bo cały czas większość z Państwa, i to zdecydowana większość z Państwa, subskrypcji nie włącza, a po prostu będą Państwo wówczas po włączeniu otrzymywali powiadomienia dotyczące nowych filmów, które będą pojawiały się na naszym kanale, a tychże będzie naprawdę sporo w najbliższym czasie. Będziemy mieli relacje bezpośrednio z frontu od żołnierzy, mamy rozmowy z Ukraińcami, mamy rozmowy z przedstawicielami rosyjskiej opozycji, także zachęcam naprawdę do śledzenia tego, co dzieje się na kanale politycznym. Ja już dziękuję w tym momencie Państwu za uwagę, kłaniam się nisko. Marcin Orłowski, do zobaczenia, do usłyszenia.